Cześć YouTube. Od ostatniego czasu nie da się nie zauważyć znaczącego wzrostu kanałów czy innych profili na mediach społecznościowych poświęconych przeróżnym zjawiskom paranormalnym, które mają miejsce w jakichś opuszczonych miejscach lub po prostu u kogoś w domu. I wydaje nam się, że zaczyna być to pewnego rodzaju trend i sposób na zdobywanie większej popularności. Bo nie da się ukryć, że lubimy się bać, a jeśli decydujemy się na obejrzenie jakiegoś strasznego filmu, to raczej po to, żeby się mocno posikać majtki. I być może nowi twórcy idą w tym kierunku, żeby dostarczyć widzom większych wrażeń, podtrzymać klimat i napięcie, prezentując im wyreżyserowane w większości zjawiska paranormalne. I nie ma w tym nic złego. Każdy szuka własnego sposobu, niszy, która pozwoli mu poszerzyć swoje zasięgi i zdobyć większą ilość widzów. Ale kto traci na tym najbardziej? Widzowie i twórcy, którzy stawiają na autentyczność i rzetelność. Sami pewnie dobrze to widzicie na naszym przykładzie. Odwiedzamy różne ciekawe, tajemnicze miejsca, w których potencjalnie może dziać się wszystko. Jednak zbyt wiele się nie dzieje. Żeby nie powiedzieć, że nic się nie dzieje. U niektórych twórców wręcz przeciwnie. W każdym miejscu, jakie odwiedzają, za każdym razem coś się porusza. Słychać dziwne dźwięki, występują niewyjaśnione zjawiska. Widać mroczne postaci. Czy to jest właśnie ten nowy trend, żeby za każdym razem sprzedać widzowi jak najwięcej wrażeń, po których nie będzie mógł zasnąć? Co wy sądzicie na ten temat? Jednym z takich przykładów jest kanał Tima Morozowa, czy Dark Ghost Paranormal, w którym co film działo się niestworzone rzeczy. Całkiem niedawno jednak przyznali się, że filmy, które tworzą, są w pełni reżyserowane. Postawili na model kanału, w którym prezentować będą wymyślone i zmontowane zjawiska, niż rzetelne dowody paranormalne. Niezaprzeczalnie ich produkcje mają niesamowity klimat. Ale czy będziemy je oglądać z tak samo zapartym tchem, wiedząc, że nie są prawdziwe? Być może dokładnie tak samo, jakbyśmy oglądali dobry horror. I o to też chcielibyśmy spytać Was. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. A po dłuższym wstępie zapraszamy Was tym razem do filmów, które wydają się prawdziwe, ale według nas są sprytnie wyreżyserowane. I postaramy się w kilku zdaniach wytłumaczyć, dlaczego tak uważamy. Zostawcie suba i zapraszam do oglądania. Pierwszy materiał to nagranie z kanału Joshua Luke, mężczyzny, który doświadcza strasznych zjawisk w swoim mieszkaniu. Udaje mu się nawet uchwycić mroczne postaci na nagraniach oraz reakcje członków swojej rodziny. Przyjrzyjmy się nagraniu z sypialni. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos, se asomó alguien. Alúzame, alúzame, alúzame. Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. Na początku słychać dziwne odgłosy wydobywające się z szafy. Potrójne stuknięcia mające znamionować obecność siły demonicznej. Po chwili szafa otwiera się. Chwilę później mroczna twarz wyłania się za drzwi szafy. Mężczyzna zrywa się z łóżka i przeszykuje jej wnętrze. Kobieta krzyczy przestraszona. Oglądając to w nocy, przy zgaszonym świetle, na pewno większość z nas miałyby ciarki na plecach i bała się wyjść do sąsiedniego pokoju. Nagranie budzi grozę, bo tak ma działać na widza.
Przy dokładnym przeanalizowaniu nagrania można jednak znaleźć kilka przesłanek. Jakoby nagranie było próbą wyreżyserowania zjawisk, jakie mają dziać się w tym domu. Po pierwsze, i co zdaje się być bardzo często wykorzystywane w tego typu nagraniach, zaraz po zauważeniu danego zjawiska, postaci, oko kamery wędruje w bliżej nieznanym kierunku. Jakby nagrywający nagle stracił zainteresowanie tym, co może nagrać, choć wcześniej przez cały czas kamera skierowana była na szafę. Moment, w którym wstaje z łóżka, a obraz kamery na chwilę niknie w ciemności, jest idealnym momentem na to, żeby zrobić cięcie w nagraniu. Ale co z dźwiękiem, który wydaje się być cały czas płynny? No właśnie. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Wydaje nam się, że dźwięk mógł być dograny do filmu, który widzimy. Dźwięk z kamery jest taki sam, gdy mężczyzna ją trzyma i nie zmienia swojego położenia czy natężenia w momencie, gdy przekazuje kamerę kobiecie. Do tego w momencie, gdy przeszukuje szafę i ciągle coś mówi, nie widać, żeby jego usta poruszały się. Sam mężczyzna dosyć pobieżnie przeszukuje wnętrze szafy, a pewnie wielu z was, jeśli już zebrałoby się na odwagę, to chciałoby ją przeszukać nieco dokładniej, żeby nie mieć żadnych wątpliwości. No hay nada, mira, no hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Kolejne dziwne zjawisko zarejestrowane przez mężczyznę to czarna postać siedząca na kanapie w salonie. W pierwszej chwili nie widać nikogo, a chwilę później postać postury człowieka siedzi na kanapie, jak gdyby nigdy nic. Esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso. Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a... Venga. 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 Sí. Por unas cajas de... Nasuwa się tylko jedno pytanie. Kto w takiej sytuacji nie zauważyłby wielkiej, czarnej sylwetki, siedzącej na kanapie 2 metry przed sobą? Odpowiedź pozostawiamy wam. Drugi materiał pochodzi od naszego paranormalnego kolegi zza sąsiedniej granicy. Tym razem udajemy się do Czech, do opuszczonej fabryki, którą zwiedzamy razem z Bano Paranorma. Bano odwiedził tę fabrykę za pierwszym razem z telefonem. Na nagraniu jednak nie było widać zbyt wiele. Mężczyzna w pewnym momencie zarejestrował otwierające się drzwiczki szafy w jednym z pomieszczeń. Uciekł do sąsiedniego pokoju, a po chwili, jak gdyby nigdy nic, zaczął eksplorować dalsze obszary budynku. Na tym właściwie kończy się pierwszy kontakt z fabryką. Wrócił tam za jakiś czas z lepszą kamerą i oświetleniem. Wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dużo dziwnych rzeczy. Chcete, ať odejdu? Minule jste byli aktivní, tak jste tu vůbec pořád? Udělejte něco, pohněte ničím, něco řekněte. Jenom ať vím, že tu jste. Slyšel jsem teď něco, nebo se mi to jenom zdálo? Udělal jsi ten zvuk ty? Udělal jsi... This door again. Are you kidding me? Is it locked again? No way. Wait, I'm gonna try. What the fuck? What
This never happened to me. What the hell? Let me try it. There. Locked again. It's open this time. Halo? Jest tu niekto? What the frick was that? Widzimy na fragmentach nagrań poruszające się drzwi, przedmioty. Słyszymy dziwne dźwięki i widzimy czarne sylwetki. Nagle mnogość zjawisk w dziwny i raptowny sposób wzrasta w tym miejscu. Czyżby sukces pierwszego nagrania wzbudził w autorze pewną myśl? Idąc dalej w analizę materiału, jeden fragment wyraźnie przykuł naszą uwagę i dał sygnał, że coś z tym materiałem może być nie tak. Jest to fragment, w którym Bano podąża korytarzem i w pewnej chwili Kast robotniczy przylatuje na drugą stronę korytarza. Yeah, in the previous video... Halo! Halo? Okay, this is gonna be so much. Yeah, in the previous video... Halo! Halo? Halo? W kulminacyjnym momencie możemy zauważyć dziwny przeskok w nagraniu, jakby cięcie. Potem klasyczne, szybkie poruszenia kamery, o którym już wcześniej wspominaliśmy a propos nagrania numer 1. I mamy efekt blur, czyli rozmazania najważniejszego momentu, w którym mogło dojść do manipulacji nagrania. Na jednej ze stopklatek widać również, że zawartość kosza z kaskami nie różni się od tej w momencie, w którym jeden z nich ląduje na ziemi. Reakcja na zjawisko bohatera kanału była również naszym zdaniem zbyt szybka na to, co się wydarzyło w danym pomieszczeniu. Kask ledwo uniósł się nad ziemią, a Bano już zaczął krzyczeć. A może to nasz bohater miał w ręku jeden z kasków i niepostrzeżenie rzucił go za siebie? Jak sądzicie? Yeah, in the previous video... Halo! Halo? Okay, this is gonna be so much. Halo? Where did it came from? I think it was this room. I'm not sure. Or was it here from the previous time? I think it was. W dalszej części nagrania znowu słyszymy dziwne dźwięki dobiegające zza ścian. W pewnym momencie po lewej stronie korytarza zza drzwi widać wyłaniającą się ludzką dłoń, jakby w czarnej rękawiczce. Potem Bano podchodzi bliżej, żeby po chwili zatrzymać się i zobaczyć but postaci stojącej za krawędzią ściany. Down to the main hall. That's just went. But it's really aggressive. I don't know if it's just wind. What were those sounds? I don't know what... Hello? Jak twierdzi bohater nagrania, do obiektu przybył w pojedynkę, a potencjalna osoba, którą widział, nie była nikim z jego otoczenia. Czy mógł to być ktoś, kto odpowiadał za wszystkie hałasy i zjawiska w fabryce? A może był to jakiś psychopata, który chciał wystraszyć Bano, lub co gorsza zrobić mu krzywdę? A może po prostu był to pomocnik twórcy kanału i nie można do końca wierzyć słowom Bano? Analiza pierwszego fragmentu nagrania skłania nas bardziej ku tej ostatniej tezie. A wy, jak sądzicie? Trzecie i ostatnie nagranie pochodzi z Holandii, z jednego z rzekomo nawiedzonych mieszkań, którego bohaterka postanowiła pewnego dnia zacząć nagrywać dziwne zjawiska, które mają miejsce w jej mieszkaniu. Pierwszy film został opublikowany ponad 2 miesiące temu, a jego bohaterka, Sabia L, prezentuje na nim poruszające się przedmioty w pokoju oraz zapalające się i gasnące samoczynnie światło w kuchni.
I coś jeszcze. No to fakt. Kolejna czarna postać wyłaniająca się z zaciemnionej kuchni. Po chwili nagranie urywa się. Ale jak to w takim momencie? Analizując materiał i posiłkując się naszą własną wiedzą i doświadczeniem w kręceniu tego typu fejkowych materiałów, tak, nakręciliśmy jeden fejkowy materiał z okazji Halloween, który można obejrzeć na naszym kanale. Musimy przyznać, że naprawdę łatwo wyreżyserować wszystkie zjawiska, które miało miejsce na tym nagraniu. Kobieta nagrywa sypialnię, po czym odwraca się i zauważa poruszający się żyrandol oraz zapalające się i gasnące światło. Żyrandol to kwestia podczepionej żyłki, która przy tej jakości nagrania będzie kompletnie niewidoczna. W kuchni natomiast ktoś mógłby w tamtym momencie przebywać, zapalać i gasić światło. Jak? Już tłumaczę. Kobieta stanowczym krokiem rusza do kuchni dopiero po całej sekwencji zapalania i zgaszenia światła. Jakby to był umówiony znak, że druga osoba jest już przygotowana. Do czego? Do wyślizgnięcia się z pomieszczenia. Jak to robi? Zauważcie, że kobieta nagrywająca sprytnie kieruje oko kamery nieco w lewą stronę, dając tym samym trochę martwego punktu kamery po prawej dla osoby, która może wymknąć się z kuchni. Przy wychodzeniu natomiast oko kamery skierowane jest w prawo, więc znowu druga osoba może przemknąć do kuchni za osobą nagrywającą. Słychać nawet kroki za kobietą, na które ona w ogóle nie reaguje, co mogłoby oznaczać, że druga osoba wróciła do kuchni. Mogą to też potwierdzać poruszające się za nią firanki. Na co z czarną postacią wyłaniającą się z ciemności? To już akurat najmniejszy problem. Wystarczy przebrać kogoś w czarne prześcieradło i po chwili uciąć nagranie. Kobieta twierdzi, że aktualnie zbierają pieniądze na przenosinę do kolejnego mieszkania, ale mają nadzieję, że w międzyczasie uda im się jeszcze coś złapać na nagraniach. Zadajcie sobie tylko jedno pytanie. Kto po zarejestrowaniu tak przerażającej postaci w swoim domu miałby jakąkolwiek ochotę, odwagę, żeby tam dalej mieszkać? A co dopiero tworzyć kanał na YouTube i mieć nadzieję, że uda się coś jeszcze nagrać? Odpowiedzcie sobie sami.
Żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo jest coś wyreżyserować, przekłamać, zmanipulować widzem. Niewątpliwie lubimy się bać, nawet jeśli mamy świadomość, że coś jest tylko fikcją. Mamy nadzieję, że nasza społeczność kanału szuka jednak prawdy i tylko prawdy. I tę prawdę i rzetelność u nas zawsze znajdziecie. Być może nie będziemy mieć nigdy miliona widzów, milionów wyświetleń, ale dla nas liczą się przede wszystkim wartości. Pasja, rzetelność i prawda. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wy, którzy tej prawdy razem z nami dociekacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.